Jesteśmy bezpieczni. Siema, słuchajcie, jesteśmy, zaraz będzie wywiad z Bombą, który przyjechał w Ferrari. Bomba, co robisz? Oddaję mocz charytatywnie, tylko trochę mnie zagadujecie i nie mogę się skupić, wiecie? Słuchajcie, jesteśmy po pierwszej części konferencji, gdzie Tarzan wszedł na scenę konferencji High League w masce Ferrariego. A jak wiemy, no, Bomba i Ferrari za sobą raczej nie przypadają. No i Bomba postanowił... zrobić siku, tak. Kurwa, zajęte wszystkim ręce. Nie może zrobić siku, kurwa. Tak, żeby to nagrać dobrze. Słuchajcie, jesteśmy po całej akcji. Nie będę się witał, nie. Bo nie ma tu łazienki. Słuchaj, to zaczniemy od tego. No, chyba robi się jeden z większych konfliktów tutaj w polskim freakfajcie pomiędzy tobą a Ferrarim. Jaki ty masz w ogóle do niego stosunek? I do tego, co zrobił swoim samochodem. Jak widzieliście, co ja robię na samochody? A jemu mogę postawić w tej samej formie drinka. To tyle. Bomba, powiedz, ty wykluczasz pojedynek z Ferrarim, czy nie? Jak to wygląda z twojej strony? Bo Ferrari powiedział, że nie będzie się z tobą bił. Mi on jest obojętny, czy to będę się z nim bił w oktagonie, czy na ulicy. Dotknął mojej własności w sposób taki niekulturalny, więc no, wstawił to na internet, robił sobie kozaka, przyjechał w parę osób, próbując mu wywrzeć tam jakąś presję. Więc no, będziemy się bili i... Może mówić, że nie, a i tak dostanę w dziób. Czyli ty nie zostawisz tego na pewno po gali? Jakby nie dotknął mojego samochodu, to zostawił. Nie pyskował, bo nie wyszedł, zachował się jak cipa w hotelu, zadzwonił po policji i dla mnie to był koniec. Ja już nic na ten temat obojętny mi był. Ale no, przyjechał, dotknął mojej własności w sposób, jaki nie powinien tego robić, no więc no, będziemy się bili, nie? A jak nie chce się bić, to będzie bity. Poszło pomiędzy tobą a Ferrarim o ZUS-ie, czy jak to wygląda? Czy ty miałeś do niego spinę jeszcze wcześniej? Nie, ja nie miałem do niego spiny. O ZUS-ie to też nie proszę spiny, no ja tam nie pojechałem przecież. Sam. Nie wysłałem sobie tego wszystkiego z palca, z hotelu i wszystkiego, więc no... Ktoś mnie tam ściągnął. Słuchaj, wszedłeś do organizacji High League po cichu, mało kto cię kojarzył, teraz stałeś się, no mówię, no jedną z najbardziej barwnych postaci. Ty się spodziewałeś tego, że to eskaluje aż w taką stronę, że no będziesz jednym z większych zadymiarzy na karcie High League 3? Nie spodziewałem się tego, ale to właśnie on to zrobił. Przez swoją akcję pod moim samochodem, przez wstawienie tego na internet, to on zrobił z tego dużą zadymę, więc kto wie, się będzie w burzę zbierał, nie? Słuchaj, nie przeszkadza ci to wszystko, co się dzieje między tobą a Ferrarim w skupieniu się na pojedynku z Tarzanem? Nie, bez przesady, w sobotę będę skupiony tylko na jednym. Ty w ogóle widzę, że masz do tego takie luźne podejście. Dużo ludzi bardzo przeżywa, nie wiem, jakieś te dymy, to wszystko, co się dzieje pomiędzy właśnie zawodnikami, a ty widzę, że masz do tego, że tak powiem, wywalone. Może nie wywalone, coś tam w środku czuję, nie? Ale... Lampa nam zgasła z wrażenia. Ale... Nie zdają sobie sprawy, z kim grają. Rozumiem. To jeszcze wróćmy tylko na chwilę do twojego pojedynku. Tarzan, jesteś sporym faworytem w tym pojedynku. Kurs na ciebie chyba jest 1,50. Ty jesteś zaskoczony tym, jesteś debiutantem, nikt nie wie, jak się bijesz, pomimo tego jesteś faworytem. No właśnie nie wiem czemu, no przecież gość jest dużo większy, wszystko może się wydarzyć w oktagonie. No ja jestem pewny swego i rozjebię go jak żabę, przepraszam, nie żabę, jego przyjaciela Żabsona. I tyle, no a kursy są takie, nie wiem czemu, nie wiem, nie ja ustalam. Podobno sporo i długo już trenujesz sztuki walki. Trochę trenuję, tak. W końcu to przyznał, ostatnio mówił, że w ogóle nie trenował. Słuchaj, Bomba, nie zatrzymuję, jeszcze przed tobą pewnie tam panel wywiadów, także... Dzięki. Trzymaj się, dzięki.